Im szybciej znajdziesz sposób... Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. A, trochę tego, trochę tamtego. Rozejrzyj się. Do następnego razu.
już załatwione, ale nie dzięki tobie. Bynajmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Dlatego jestem tu z moimi tarczownikami. Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwaskr. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wyjdziesz do miasta. Dobra, ale będziemy ci patrzeć na ręce. Płacimy, ile będzie trzeba. Ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Źle się czujesz? Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zabita, to będziemy gotowi. Jest czas na nieprzemyślane działanie. Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. W takim razie, kto to jest? Cóż, to wyjaśnia, dlaczego strażnicy cię przepuścili. Podejdź, Jarl będzie chciał z tobą osobiście porozmawiać. Więc w Helgen udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy.
Daj Smira. Irileth miała rację. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. Za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Dość! Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irileth, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami o smokach. Farengarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. Prosto z mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Dowiedziałem się, że w Czarnej Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnej Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Ach, dusza żądna wiedzy! Na początek musisz nauczyć się zaklęcia. Weź zaczarowaną broń lub zbroję, a potem użyj magicznego katalizatora, by poznać tajemnicę czaru. Przedmiot ulega wtedy zniszczeniu, więc uważaj. Gdy już poznasz zaklęcie, będziesz potrzebować pełnego klejnotu duszy i przedmiotu do zaczarowania. Tutaj też przyda się magiczny katalizator. Oczywiście, jeśli masz pieniądze, ja mam towar. Wyruszaj do Czarnej Głazu. Cierpliwość nie należy do cnót. Przyda nam się wszystko, co pomoże w walce z... Wyruszaj do Czarnej Głazu. Albo smokami. Cierpliwość nie należy do cnót. Zanim będzie za moim...
Mogę sobie poradzić ze zbójami. Ale ze smokami? Światło szalu. Robi się nerwowo, kiedy mężczyzna podchodzi do strażnika z wyciągniętą. Trzymasz się z daleka od kłopotów, rodaku? Tak jest, Huskarlu. Wyruszymy niezwłocznie. Tylko my przeciwko smokowi. Tak? Nie mogę wysłać się. Nawet nie wiemy, gdzie jest. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Lubię tę pracę, ale jestem gotowa przejść na emeryturę. Myślałam o sprzedaniu gospody i soldzie. Tak czy inaczej, czego potrzebujesz? Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. W porządku.